pododdziały! Chodź, chodź! Na lewo! Chodź! Pododdziały, chodź, chodź! Pododdziały, spocznij! Nie
oddziały spoczni! Oddziały, chodź! Na prawo, chodź! Oddziały spoczni!
pododziały. Baczność! Na prawo! Bądź! Pan z wami! Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełnić żołnierskie powołanie. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczpospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Duch Święty, Duch Państwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełnić wasze żołnierskie obowiązki. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pododziały, baczność! Pododziały, spocznij! Szanowni Państwo, witam Państwa w jednym z garnizonów drugiej Brygady Zmechanizowanej Legionów imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Witam na dzisiejszej uroczystości naszych gości, zastępcę szefa logistyki Dowództwa Wojsk Lądowych, pana generała Brygady Piotra Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czarne, pana Hegmana, burmistrza Miasta i Gminy Czarne, pana Zieniuka, tam byłego dowódcę jednostki w Czarnym, pana pułkownika Krzysztofa Kowalskiego i wszystkich przyjaciół Brygady, ośrodka szkolenia, kombatantów oraz Państwa, którzy przybyli tutaj, by razem ze swoimi bliskimi uczcić ten wielki dla nich dzień. Bo to dzisiaj ci żołnierze, młodzi żołnierze przeżywają tak ważny w życiu każdego mężczyzny dzień przysięgi wojskowej. Przysięgę, tak jak wasi dziadowie, pradziadowie składaliście przysięgę, że będziecie bronili niepodległości Rzeczypospolitej. Tak jak oni walczyli narażeniem życia, jednokrotnie poświęcali życie dla dobra Rzeczypospolitej, tak wy inaczej musicie te słowa Bóg, honor, ojczyzna postrzegać. Zdarzyć się może, że będzie potrzeba, byście bronili bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, tak jak wasi koledzy w Iraku, Afganistanie, Bośni, czy w innych misjach pokojowych. Szanowni Państwo, dołożymy wszelkich starań, by wasi synowie wrócili do domu szczęśliwi, z nowym bagażem doświadczeń. Również, nie tak jak niektórzy tutaj nie potrafili uszanować barw narodowych, hymnu czy sztandaru wojskowego. Ja myślę, że im ten dzień utkwi w pamięci i w przyszłości będą wiedzieli, co to znaczy hymn narodowy czy flaga podnoszona, flaga państwowa podnoszona na marsz. Życzę wam, żołnierze, waszym rodzinom, bliskim, przyjaciołom, byście te dni, które będziecie mieli spędzali na urlopach, przepustkach, odpoczęli, nabrali sił i wrócili w pełni formy do dalszego szkolenia. Waszym rodzicom gratuluję wspaniałych synów, którzy dobrze wykonują swoje żołnierskie zadania. Szanowni Państwo, panie generale, żołnierze, przed chwilą złożyliście przysięgę wojskową. Ceremoniał ten jest w życiu każdego żołnierza wyjątkowo uroczystym aktem. W swojej symbolicznej treści nawiązuje do najszczytniejszych tradycji oręża polskiego i sięga tradycji rycerstwa.
żołnierzowi polskiemu będącemu spadkobiercą bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno-bojowych winna przyświecać świadomość, że obrona ojczyzny jest nie tylko obowiązkiem, lecz także niezbywalnym prawem. Bezpieczeństwa i pokoju. Przysięgali rycerze króla sobieskiego, zwyciężyli w odwiedzie dla chwały Europy tamtych czasów, a rocznica tej wiktorii ustanowiona jest świętem wojsk lądowych. Przysięgali powstańcy podczas zrywów narodowych, broniąc tradycji polskości. Roku przed Morzoką, a w rocznicę tego cudu nad Wisłą wojsko polskie ma swoje święto. Przysięgali żołnierze września i wojny obronne i przysięgi dotrzymali na wszystkich frontach II wojny światowej. Przysięgali żołnierze podziemnej Polski, tworząc największą armię okupowanej Europy i nie szczędząc krwi, broniąc honoru i godności zwyciężyli. Akt przysięgi to zatem święty. Jest on wielkim przeżyciem, jednym z najważniejszych dni w życiu każdego żołnierza. Jest to także bardzo ważny i istotny dzień dla wojsk lądowych, które dzisiaj zyskały nowych pełnoprawnych żołnierzy. To właśnie wy za kilka dni przystąpicie do wypełnienia swoich żołnierskich obowiązków, zajmiecie ważne kluczowe stanowiska służbowe w wyznaczonych jednostkach wojskowych. To wam zostanie powierzony nowoczesny sprzęt i uzbrojenie wojskowe. To od was przełożeni wymagać będą perfekcyjnego przygotowania się do zadań i obowiązków. W każdym miejscu i czasie, wzorową podstawą oraz wiedzą zdobytą w okresie szkolenia podstawowego będziecie musieli sprostać wyzwaniom. To naprawdę poważne oczekiwania i sądzę, że dysponując zdobytą wiedzą i motywacjami nie zawiedziecie oczekiwań komisji lądowych i wszystkich tu zebranych, a szczególnie naszych dowódców i najbliższych kółców zająć się członami zbrojnymi wojskami lądowymi wyznania adekwatnych do czasu, w którym żyjemy. Musicie mieć przy tym świadomość, że realizując zadania będziecie ponosić pełną pracę odpowiedzialność. Byli żołnierze będziecie po mistrzostwu opanować trudne wojskowe zadania oraz osiągnąć stan zdrowego zdyscyplinowania, pełnej gotowości do poświęceń i nierzadko do ponadprzeciętnego wysiłku. Jest to niewłaściwe nigdy poczucie moralnej odpowiedzialności. Bądźcie tacy. Wypełniajcie celowo swoje obowiązki. Żołnierze, przyszło wam rozpoczynać służbę wojskową w czasie bardzo ważnych obchodów rocznic w naszym państwie, ale i w okresie istotnych przeobrażeń w siłach zbrojnych, w tym wojskach lądowych, Afganistanie, na Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Afryce. Współczesne wojska lądowe determinuje proces dostosowania ich realiów funkcjonowania w warunkach wspólnoty europejskiej. Szczególnie roli, jaką mamy do spełnienia w ramach sojuszu międzynarodowych. Wyrażam przekonanie, że m.in. dzięki wam wojskom lądowym łatwiej będzie sprostać zadaniom wynikającym z naszej przynależności do struktur północnoatlantyckich. Żołnierze, w dniu przysięgi życzę wam wszelkiej pomyślności w służbie, szczęścia w życiu osobistym, spełnienia marzeń i pragnień. Niech wasza młodość, nowo zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna oraz ugruntowane dotychczasowe doświadczenie wyniesione z domów rodzinnych oraz środowisk, w którym wchodzicie, oraz początków naszego wojskowego życia przyniosą wojskom lądowym jak największe pożytki. Do waszych wszystkich bliskich, a szczególnie do waszych matek i ojców, kieruję słowa podziękowania za to, że wychowali was w poczuciu patriotyzmu i odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj mają pełne prawo wspólnie z wami dzielić się tą radością. Szanowni państwo, panie generale, dziękuję dowódcy brygady panu generałowi Michałowskiemu. Jeszcze raz gratuluję mu niedawna nominacji generała i życzę wszelkich sukcesów. Kadrze zawodowej dziękuję za przygotowanie młodych żołnierzy do zaszczytnej służby wojskowej.
spełniliście nasze oczekiwania, przygotowując w bardzo krótkim czasie poborowy do odkrywania obowiązków żołnierzy. Dziękuję również pracownikom Wojska Brygady i wszystkim tym, którzy tu na tej pięknej ziemi wspierają jednostki wojsk lądowych, władzom administracyjnym, samorządowym, kolegom naszym w dwóm górach. Dziękuję księdzu kapelanowi za błogosławieństwo dla przysięgających żołnierzy. Świadomość służby wojskowej, będąca podstawą powinności żołnierza, ma źródło racjonalne i uczciwe. Obok przepisów prawa i regulaminów oraz rozkazów opiera się na miłości ojczyzny. Właśnie przysięgając na sztandar wojskowy, szczególny symbol dla sił zbrojnych i jednostek wojskowych. Bądźcie wierni sztandarowi, miejcie poczucie honoru i godności, prońcie zawsze wartości i tradycji narodu oraz państwa polskiego. Bądźcie dumni, że nosicie mundur żołnierza polskiego. Pozwólcie, że na koniec poproszę was o przyjęcie najlepszych życzeń od dowódcy wojsk lądowych, pana generała broni Edwarda Pietrzyka, który mnie upoważnił do przekazywania i przekazania tych uzbrojeń właśnie dla was. Życzymy wam żołnierskiego szczęścia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Baczność! Żołnierze wyróżnieni listem pochwalnym do dowódcy wystąp. Pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, gratuluję wspaniałego syna, który... Proszę tutaj tak, który już tutaj wyróżnił się, otrzymywał jak najlepsze wyniki dla pani Kwiatek. Gratuluję pani, dla pana list pochwalny. Gratuluję
A dla ciebie, kolego, chyba to co? Najbardziej czekałeś. Tyle jest. Ale czysto. Gratuluję Państwu wspaniałego syna. Nowy przykład ma. Także do Pani Kwiatek. Dla Pana jest pochwalny. Gratuluję Pani. Panu również. Nasz kolega jedź. Odpoczywaj. Halo, cieszę. Gdzieś są? Gdzieś się nie przepchali. Pogratuluj mamie. Halo, cieszę. Baczność! Żołnierze wyróżnieni! W tę zwrot! Do szyku! Marsz! Oddziały, spocznij! Pododdziały, baczność! Do defilady! W ugrupowanie marszowe! Kierunek w prawo, maszerować! Pododdziały, spocznij!
Pododziały, baczność! Na prawo! Patrz! Kompania honorowa, odmaszerować! Oddziału ośrodka szkolenia po zakończeniu uroczystości. Pododziały, baczność! Do rejonów zakwaterowania odmaszerować. Pododziały, spocznij! Thank you.
później zajdziesz na salę, tam 105 i 106, kupiesz. Jak się gamonie przebieraj, też żeby to mieć. Ale burmistrz już zostaje tu, czy nie? Ale to było powiedziane. Trener wchodzisz. Trzy grupy miały stawać w broni, a trzy grupy kurwa w moru! Żandarmeria będzie się grała. No. To jest sprzęt! Ty beret? Zdjęcie. Nie się przejdzie po prostu 15 osób do pociągu. Te osoby podają mi swoje nazwiska, żeby się nie okazało, że ktoś później w ferworze walki zostawi mundur w domu, a będzie chciał mundur tutaj, bo pojedzie mundur, a przyjedzie w ubraniu cywilnym. Tutaj nie przypadkiem. Ja tu zganiam na rzecz tak zwaną przypadek, tak? Czy to jest jasne dla was? Jest! Bez pośpiechu, na spokojnie, trzy osoby maksymalnie w szatni. Trzy osoby. Jedna wychodzi, jedna wchodzi. Na pewno zdążymy i nie będzie jakichś dziwnych przepychanek i niejasności. Żeby wszystko było jasne. Jak się mam pan do domu śpieszy? Bo to pierwsze trzy osoby. Jeszcze trzy. Dwuszede. Pan pasuje, bo zdjęcie, oni zjadą pociągiem. Jeszcze przejdzie po prostu 15 osób do pociągu. Thank you.
Thank you.